Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie Co Słychać. Dziś wyjątkowy dzień, bowiem świętujemy Dzień Ojca. No i w ten wyjątkowy dzień będziemy rozmawiać o modzie. Ale nie modzie dla pań, ale modzie męskiej. Dlatego też zaprosiłam dzisiaj do mojego programu dwóch wspaniałych gości. Pierwszy z nich to Andrzej Grzenia, znany na Pomorzu właściciel dwóch marek, Bonus MG i e-garnitur.pl, prowadzący duży, rozpoznawalny sklep z garniturami. Witam serdecznie, panie Andrzej. Witam, dzień dobry, witam. Drugi z moich gości to Jan Adamski, specjalista od klasycznej mody męskiej, od męskiej elegancji, influencer, który prowadzi jeden z popularnych blogów o modzie męskiej. Serdecznie witam, panie Janie. Dzień dobry, witam. Drodzy panowie, takie pierwsze pytanie dla dwóch panów, czyli czy mężczyźni w Polsce są modni? Może pan Andrzej zacznie. To znaczy, moja firma i mój sklep stara się zrobić wszystko, żeby ci mężczyźni byli bardzo modni, najmodniejsi. Rocznie ubieramy w naszym sklepie kilkadziesiąt tysięcy osób. Taka ilość przebija się, słuchajcie, w naszej firmie. Nasz sklep ma powierzchnię 3,5 tysiąca metrów. Mamy 4 kondygnacje wypchane odzieżą męską. 3 kondygnacje to odzież męska i jeden poziom jest przeznaczony u nas dla kobiet. Czyli można wnioskować z tego, że coraz więcej panów chce coraz lepiej wyglądać. Tak jest, panie Janie? No tak, zdecydowanie. Ja myślę, że w ostatnich latach sytuacja się poprawiła i znacznie więcej mężczyzn dba o swój wygląd. Tym niemniej ciągle to jest jednak mała grupa i większość panów w Polsce raczej nie przykłada specjalnej uwagi do swojego wyglądu i ubioru, a szczególnie do obuwia, to już w ogóle leży odłogiem, poletko. No ale cieszyć się należy, że grupa, która jednak przykłada do tego wagę, jest coraz liczniejsza. Drodzy panowie, tak się składa, że nawiązali panowie współpracę w celu właśnie, w jakim celu? Pytanie do pana Andrzeja. Jak to się stało, że się poznaliście i że nawiązaliście współpracę? Prowadzimy wraz z żoną firmę od 23 lat. Nasza firma działa na zasadzie ewolucja, nie rewolucji, czyli jest to krok po kroku, krok po kroku. Czyli zaczynaliśmy od najtańszych szwalni w Polsce. Kupowaliśmy tkaniny w polskich hurtowniach, głównie tkaniny chińskie, najtańsze. I tak rok po roku, etap po etapie przechodziliśmy na coraz wyższy level. Dzisiaj działamy w około 30 szwalniach w Polsce i to są naprawdę najlepsze szwalnie koszulowe, gęturowe, obuwnicze, w jakich jesteśmy w stanie tutaj po prostu nasz towar produkować. I około 5 lat temu tutaj los jakoś skojarzył mnie z panem Janem. Znałem blog pana Jana, oczywiście czytałem blog pana Jana i zaprosiłem, napisałem do pana Jana, zaprosiłem go tutaj do nas, do Skurcza. Pan Jan przyjął zaproszenie, przyjechał z żoną tutaj do nas. I tak zaczęliśmy współpracę. Jakoś bardzo, nie wiem, mega traf spowodował, że zaiskrzyło i na początku może nie myśleliśmy jeszcze o jakimś stworzeniu własnej kolekcji, ale pan Jan udzielił nam szeregu uwag. Powiedział, że przyjedzie, skontroluje tutaj nas za rok i zobaczy, jakie robimy postępy. I po tym roku po prostu coś po prostu tutaj drgnęło i stwierdziliśmy, że zbudujemy może taką kolekcję naszych najlepszych gęturów pod patronatem pana Jana. Właśnie, panie Janie, stworzył pan kolekcję Jan Adamski. Czym wyróżnia się ta kolekcja? No przede wszystkim ja jestem zwolennikiem i staram się propagować klasyczną męską elegancję.
I bardzo bolałem nad tym, że garnitury, które są w sprzedaży obecnie właściwie we wszystkich salonach, są takie według kryteriów, które aktualnie są modne. Aktualnie są modne garnitury kuse. Za krótka marynarka, za ciasna, za wąskie spodnie, za wysoko położony guzik marynarki, wąziutkie klapy. I to wszystko zsumowane razem wygląda po prostu fatalnie. Natomiast klasyka polega na tym, że przez wiele lat istnienia garnituru zostały dopracowane pewne optymalne proporcje. Jeśli się trzymać tych proporcji, to mężczyzna wygląda wtedy najlepiej. I ja w swojej kolekcji postanowiłem wrócić do tej klasyki i absolutnie trzymać się żelaznych zasad klasyki. Wróciłem do tradycyjnych proporcji i moim zdaniem tkwi pół prawdy o kolekcji, bo drugie pół to jest jeszcze takie, że zastosowaliśmy najlepszej jakości tkaniny i najwyższej jakości dodatki. Podszewki na przykład, wiskozowe, oddychające, tkaniny pochodzące z renomowanych włoskich tkalni, guziki nie plastikowe, tylko z rogu bawolego. I to wszystko dało efekt, który moim zdaniem jest bardzo dobry. Panie Andrzeju, jak to się w ogóle stało, że nastąpił w Pana firmie taki przeskok? Bo mówimy teraz o świetnej jakości garniturach, szytych w najlepszych szwalniach, z najlepszej jakości materiałów. Czy to było też inspirowane kolekcją właśnie pana Jana Adamskiego, czy już wcześniej miał pan taki zamysł, że będzie pan wszedł w kierunku jak najwyższej jakości? To znaczy, jak już wspominałem szybciej, moja firma cały czas ewoluuje. To jest po prostu proces, który trwa i czasami czuję już od kilku lat, że dochodzimy do jakiegoś etapu i dalej już nic nie osiągniemy, ale co roku po prostu udaje się zrobić kolejne kroki. Nie? To jest tak, to jest takie zdumiewające. To jest po prostu, nie wiem, jak to trwa, jak życie, jak taki proces, fajny, progresywny proces. Nie? I w mojej firmie na dzisiaj nie jest wcale tak, że opieramy się tylko na kolekcji pana Jana, ale staraliśmy się stworzyć takie trzy segmenty garniturów. Pierwszy segment to są garnitury, które produkujemy z tkanin poliwiskozowych, a więc wiskozy i poliestru. I wbrew ogólnej opinii niektórych klientów, że to są złe garnitury, uważam, że są to bardzo dobre garnitury. To są garnitury trwałe, to są garnitury, które się nie gniotą, to są garnitury, które mają długie życie, to są garnitury, które można kilka lat nosić i one naprawdę zachowują się w bardzo dobrym stanie, ale są to tkaniny tanie, więc jesteśmy w stanie uszyć taki garnitur w granicach 450-599 zł. Drugą półką to są tkaniny mieszanki wełen i wiskozy oraz tkaniny 100% wełniane, które produkujemy te tkaniny w Indiach. I jest to też bardzo fajny segment tkaninowy, z tym, że wełna już jest niestety, 100% wełna jest troszeczkę bardziej podatna na gniecenie. To jest tkanina fajna, naturalna, mięciutka, ale ma krótszą żywotność niż te tkaniny poliwiskozowe. I to jest nasza półka taka garniturów średnich, która mieści się gdzieś w cenie 1000 zł. No i trzecia półka to są tkaniny włoskie. Dzisiaj to jest Vitale Barberis Canonico. To są podszewki włoskie Temera. No to jest nasza najwyższa półka. To już jest półka cenowa, gdzie we Włoszech musimy zapłacić za te tkaniny praktycznie dwa razy tyle co w Indiach. Czyli wnioskujesz, że nie trzeba mieć bardzo wypchanego portfela, żeby mężczyzna mógł wyglądać modnie i elegancko. Panie Janie, czy można się ubrać w sposób budżetowy i wyglądać naprawdę z klasą? Można, zdecydowanie można. I nawet są tacy ludzie, którzy ubierają się w second handach na przykład. Nie to, żebym polecał akurat taki sposób ubierania się, ale też jest to możliwe i wtedy już te koszty są zupełnie znikome. Natomiast można też znaleźć w atrakcyjnych cenach produkty, które są dobrej jakości
i które zapewniają dobry wygląd. Największy problem to jest w sumie z butami, ponieważ buty to mają taką nieprzyjemną cechę, że żeby być dobre, to muszą być drogie. No ale to już jest trochę odrębny temat. Ale to, drodzy panowie, jest też jak w modzie damskiej. Ja zawsze twierdzę, że gdzieś tam na sukience można przeoszczędzić, ale na bucie i na torebce no niestety nie da się. Rozumiem, że też tak jest, panie Janie, w modzie męskiej, że na dobrym wyglądzie buta no nie zaoszczędzimy. To musi być dobrej jakości. No niestety tak jest. Ale no, trzeba też powiedzieć, że są firmy, które produkują buty stosunkowo tanie i dobrze wyglądające. Takie buty oczywiście nie dorównują tym drogim. One mają stosunkowo krótką żywotność, ale w tym pierwszym okresie się prezentują całkiem dobrze. Czyli jeśli ktoś chce po prostu dobrze wyglądać i zdecyduje się na takie buty, to nie jest to zły ruch, tylko musi pamiętać o tym, że one nie będą mu służyły przez lata, tylko będą służyły kilka razy, a potem będzie musiał kupić nowe. Także per saldo to być może wyjdzie nawet na to, że te drogie buty to wyjdą tańsze, jeśli się weźmie pod uwagę długi okres eksploatacji. Bo takie dobre buty no, służą kilkanaście, nawet kilkadziesiąt lat. Kiedyś to służyły w ogóle całe życie. Ja osobiście znam grupy rekonstrukcyjne, które właśnie zaopatrują się w second handach i kupują buty jeszcze sprzed wojny, które oczywiście po odkażeniu, wyczyszczeniu dalej służą. Także ta jakość skóry ma znaczenie. I właśnie, panie Andrzeju, u pana można kupić też obuwie bardzo dobrej jakości, czyli mężczyzna przychodząc do pana ubiera się w zasadzie od stóp do głowy, jak to się mówi. Mężczyzna, może inaczej, 90% mężczyzn lubi przyjść do sklepu i najlepiej w 5 minut, w górę w godzinę ubrać się kompletnie. I no taką mamy cechę po prostu, że nie lubimy biegać, nie lubimy szukać i my dajemy ludziom taką możliwość. Działamy, muszę tutaj zaznaczyć, że wszystkie nasze produkty, gajtury, koszule, marynarki, buty, produkujemy tylko i wyłącznie w Polsce. Mamy dostęp do 7 męskich i 2 damskich szwalni obuwniczych i w tych szwalniach te buty produkujemy. Jest to około 300 modeli butów. Buty produkujemy tylko i wyłącznie ze skóry. Ja jeszcze wrócę do tego, że u pana można, czy to prawda, że jest aż 30 tysięcy garniturów u pana w sklepie? No, jesteśmy największym sklepem stacjonarnym w Polsce o powierzchni 3,5 tysiąca metrów, więc udaje nam się ściągnąć klientów z dużego obszaru tutaj Pomorza, a także z wielu rejonów Polski. Zdarza się, że klienci rano o 4 czy o 3 w nocy wsiadają w Zamościu, w Suwałkach, Szczecinie i przyjeżdżają do nas całą rodziną lub sami się ubrać. Ubieramy też ludzi kompleksowo. Mamy dział damski, dział dziecięcy. Także często rodzina 5-osobowa przyjeżdża do nas i wychodzi kompletnie ubrana. Ale oprócz tego sklepu stacjonarnego, panie Andrzeju, niedawno powstał sklep internetowy. Czy to jest wyjście naprzeciw młodemu pokoleniu, które kupuje tylko i wyłącznie w internecie? To znaczy, to jest jakiś kolejny etap rozwoju naszej firmy. W naszej firmie pracuje, jeśli trzeba, 50 osób i 50 konsultantów obsługuje klientów. Powierzchnia naszego sklepu jest duża, ale w takich maksymalnych sezonach jest niewystarczalna. Zdarza się, że klienci u nas, którzy przyjeżdżają, czekają nawet godzinę w kolejkę w sobotę. Tyle mamy klientów w danym momencie, więc postanowiliśmy, że spróbujemy wyjść troszeczkę na zewnątrz i otworzyliśmy sklep internetowy. Sklep działa niecałe 2 lata. Wprowadziliśmy kilka fajnych takich innowacyjnych rozwiązań. Między innymi można u nas zakupić 2-3 garnitury, pozamieniać sobie spodnie i odesłać nam niekompletne garnitury.
Ale rozumiem, że we wszystkim Państwo doradzacie, że ktoś, kto się nie zna na tak zwanych trendach, nie wie jak dobrać garnitur, tak jak Pan Jan przed chwilą mówił, że to musi być jakiś określony na marynarka określonej długości, nie może być za krótka, to wszystko jakby jest w Waszych rękach, tak? To jest do mnie pytanie, czy do Pana Jana? Nie do Pana, Panie Andrzeju. Oczywiście, klient, który do nas przyjeżdża, dostaje przydzieloną osobę, tak zwanego konsultanta, i ta osoba jest z klientem 5 minut, 5 godzin, tyle, ile klient sobie zażyczy. Ubiera klienta do samego końca, wszystko, co sobie klient życzy. Często, jeśli jest jakaś rodzina, pani młoda, siadają sobie tutaj u nas na krzesło i obserwują pana, którego ubieramy. Pan idzie na wybieg. Tak to może nazwijmy, jest ubierany od stóp do głów, panie siedzą, kiwają głowami, tak, nie, tak, nie. Na końcu klient jest odprowadzany do kasy i tam oczywiście jest po prostu list liczony. Także klienci są u nas bardzo zadowoleni. Mamy w tym momencie na Google ponad 2,5 tysiąca opinii i to opinie są bardzo pozytywne. Tak, coś niesamowitego, to byłby raj dla kobiet, gdyby też taki sklep był dla pań, także proszę o tym pomyśleć. Ale Panie Janie, skoro Pan Andrzej mówi, że nie są w stanie obsłużyć takiej ilości klientów, powstał sklep internetowy, czyli można by domniemywać, że jest taki głód męskiej elegancji w Polsce. Tak, ja wspomniałem o tym, że to jest nieduża grupa osób zainteresowanych tą klasyczną elegancją, ale co to znaczy nieduża? No w kraju, który liczy niemal 40 milionów ludzi, to jest to jednak spora armia ludzi. W związku z tym tak, jest sporo osób, szczególnie wśród ludzi młodych jest bardzo dużo osób tym zainteresowanych. Ja to obserwuję na przykład w okresie przygotowań do studniówki, bo ja na swoim blogu publikuję takie bardzo szczegółowe poradniki o tym, jak się ubrać na studniówkę. I jestem nieraz bardzo zaskoczony, mile zaskoczony, odzewem i zainteresowaniem, jakim się cieszą te wpisy. No jeśli na przykład w którymś tam rekordowym roku, chyba 2017 był, taki wpis studniówkowy miał 170 tysięcy odsłon, no to biorąc pod uwagę, że w roczniku maturalnym jest chłopców mniej więcej 130 tysięcy, to jest to jednak spore osiągnięcie. Więc młodzi ludzie chcą dobrze wyglądać. Co więcej, czują to, że są takie sytuacje w życiu, kiedy muszą dobrze wyglądać. I to jest moim zdaniem szalenie ważna sprawa. Każdy mężczyzna w swoim życiu przynajmniej kilka razy ma takie sytuacje, że po prostu powinien wyglądać dobrze i elegancko. Jedną z nich, chyba pierwszą w ogóle, to jest właśnie studniówka, potem jest ślub, no potem jest jeszcze szereg innych. I mężczyźni w Polsce to doceniają. No, pomimo, że garnitur jest w tej chwili w odwrocie raczej, jest moda na ubieranie się bardzo luźne, sportowe, to jednak dużo garniturów się sprzedaje, bo dużo ludzi uważa, że to jest nieodzowny ubiór w pewnych sytuacjach. Panie Janie, a taka skrócona instrukcja obsługi, powiedziałabym, jak dobrać idealny garnitur? Jak to powinno wyglądać? Mówił Pan, że teraz jest taka moda, że mężczyźni wybierają za krótkie marynarki. No właśnie, czym się powinien kierować taki młody człowiek, który chce właśnie wybrać ten pierwszy swój garnitur na studniówkę? No więc właśnie podstawową sprawą do tego, żeby dobrze się ubrać, to jest wiedza. Dzisiaj wydawałoby się, że to jest żaden problem, bo wystarczy kliknąć gdzieś tam w Google i można się wszystkiego dowiedzieć. W rzeczywistości to jednak nie jest takie proste, no bo wiele informacji wprowadza w błąd i trzeba po prostu szukać czegoś odpowiedniego. Natomiast jeśli chodzi o takie podstawowe zasady doboru garnituru, no to absolutnie kluczową sprawą jest to, żeby dobrać właściwie rozmiar. Obecnie obserwuję bardzo silną tendencję do dobierania garniturów za małych, o jeden rozmiar za małych.
Jest to zupełnie odwrotna sytuacja, niż miała miejsce kilkanaście czy tam 20 lat temu, kiedy nosiło się takie workowate garnitury o jeden rozmiar za duże. To nawet wtedy był taki żart, że mężczyzna kupuje garnitur nie na swój rozmiar, tylko na swoje ego, o jeden numer za duże. Teraz to poszło w drugą stronę i wszyscy kupują za ciasne garnitury, ale to jest tylko jedna strona medalu. Druga to jest taka, że producenci garniturów szyją te garnitury już takie z definicji o zaburzonych proporcjach. Jeśli połączyć ze sobą te dwie tendencje, wychodzi dramat. Więc wracając do pani pytania, na co zwracać uwagę? No trzeba zwracać uwagę na proporcje. Ale to oczywiście jest na proporcje garnituru, głównie marynarki. Przez proporcje rozumiem wzajemną zależność pomiędzy długością marynarki, szerokością w ramionach, wysokością położenia guzika, bardzo ważna kwestia, na którą prawie nikt nie zwraca uwagi. Szerokość klap jest bardzo istotna, bowiem klapy są główną ozdobą marynarki. I gdybym chciał teraz taką receptę podać, o jaką pani prosiła, jak to po kolei to wszystko dobierać, to by musiało trwać strasznie długo i nie byłbym w stanie tego zrobić w jakiś taki syntetyczny sposób. Odsyłam do wpisów na moim blogu, gdzie właśnie o tym piszę. Jest na przykład taki artykuł "Idealny garnitur, w czym tkwi sekret?" I tam ten sekret wyjawiam. To nie jest skomplikowana rzecz, to wszystko jest do ogarnięcia. Ale oczywiście podstawowa jest wiedza, trzeba to wiedzieć. Jak się już wie, to już jest z górki. Także drodzy internauci, jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak dobrać idealny garnitur, to odsyłamy właśnie na blog pana Jana Adamskiego, tam dowiecie się szczegółów. A ja wrócę jeszcze, drodzy panowie, do wydarzenia, które miało miejsce niedawno. Wróciliście kilka dni temu z Włoch, z bardzo ważnych targów. Może kilka zdań, panie Andrzeju, co tam się działo i jak to się stało, że polska firma znalazła się na takich prestiżowych targach? Tutaj myślę, że pan Jan jest specjalistą w targach PITUOM, bo uczestniczył już kilkanaście razy, a może i więcej. Ja może bardziej powiem w takim razie Damkosmanowi, ale powiem, że przy okazji tych targów zrobiliśmy mega sesję zdjęciową. Odbyliśmy event i zaprosiliśmy bardzo dużo ludzi z całego świata na event. No i zaprezentowaliśmy naszą przyszłoroczną kolekcję garniturów pana Jana Adamskiego. Może pan Jan dopowie więcej, to jest specjalista. Tak, ja mogę dodać do tego, bo targi to brzmi już tak z definicji strasznie nudno, no bo co może być na targach? No są stoiska, są handlowcy, chodzą, wybierają, zawierają kontrakty. Nuda. Ale jeśli chodzi o PITUOMO, która odbywa się we Florencji, przepięknym, przepięknym mieście historycznym, stolicy Toskanii, to PITUOMO ma dwa oblicza jakby. Jedno to jest właśnie to oblicze targowe, czyli to nudne, o którym przed chwilą powiedziałem. A drugie to jest takie oblicze trochę snobistyczne, trochę takie o zacięciu modowym i o zacięciu pokazania się wśród innych równie elegancko ubranych mężczyzn. Czyli taki festiwal dobrego stylu i dobrych ubiorów. I to jest szalenie ciekawy element, bo na PITUOMO zjeżdżają się różni przedstawiciele portali i magazynów modowych, fotografowie. No i siłą rzeczy przyjeżdżają ci, którzy chcą się tam pokazać. Influencerzy, blogerzy, a także krawcy, przedstawiciele różnych firm, które chcą podpatrzeć jakieś nowości, które później u siebie można wprowadzić. I to tworzy taki konglomerat, który jest taką eksplodującą jakby sytuacją. Bardzo przyjazna jest tam atmosfera, naładowana pozytywną energią, wszyscy się do siebie uśmiechają. Wszyscy się witają, poklepują po plecach, prawią sobie komplementy, nieznani ludzie zupełnie. To jest ewenement zupełnie w Polsce nie do pomyślenia. Jednym słowem, jest to wspaniała, wspaniała atmosfera. No a przy tym wszyscy są, może nie wszyscy, ale większość jest dobrze ubranych i naprawdę prezentuje się wspaniale. No i tam trzeba powiedzieć, że no to jest taki szczyt stylu i mody światowej.
przewija się przez to Pitiłomo. I trzeba powiedzieć, że w tym gronie my w naszych garniturach prezentowaliśmy się bardzo dobrze. No, zwracaliśmy uwagę pozytywną. Byliśmy często fotografowanymi obiektami. I to napawa dumą, bo naprawdę te nasze garnitury mogą bez kompleksów startować w szranki z różnymi garniturami pochodzącymi z drogich butików czy od renomowanych krawców. Naprawdę to wygląda dobrze. Czy to też jest tak, że żeby się liczyć w tej męskiej modzie, to trzeba tam być we Florencji? Trzeba się tam pokazywać? No tak się mówi, ale to jak w każdym takim obiegowym powiedzeniu, to jest pewnie trochę przesady. No w każdym razie jedno, co można na pewno powiedzieć, warto tam bywać. Warto tam bywać, bo już nie to, żeby się tylko pokazywać, ale można też podpatrywać różne rzeczy. Rozmawia się z różnymi ludźmi, którzy dzielą się swoimi jakimiś spostrzeżeniami, uwagami, które z kolei można wykorzystać w swoich projektach w przyszłości. I też można poznawać różne podejścia do kwestii mody, bo klasyczna męska elegancja jest tylko jednym z możliwych podejść. Jest bardzo dużo różnych stylów, można się ubierać w różny sposób. Tam właśnie na Pitiłomo to doskonale widać, że można dobrze wyglądać, niekoniecznie będąc w garniturze i pod krawatem. Można zupełnie jakąś inną koncepcję wymyślić. Czasami można przegiąć i odjechać trochę za bardzo, to się często tam na Pitiłomo zdarza. Takich ludzi zwykło się nazywać przebierańcami. No ale oni mieli jakąś koncepcję, chcieli coś pokazać. Nie wyszło, może w przyszłym roku wyjdzie. Tak, drodzy panowie, ja widziałam zdjęcia waszych garniturów i waszych stylizacji, wyglądaliście bardzo, bardzo elegancko. Widziałam też taki garnitur, materiał był bodajże moro, czy to też kolekcja bonus? Czy ktoś akurat ci ustawił do zdjęcia? W naszym teamie jest tak, że ja lubię ubrać się klasycznie, a mój pracownik Dawid lubi zaprezentować coś całkowicie innego. I w kolekcji właśnie Vitale Barberistka Nico na przyszły sezon jest kolekcja moro. O, proszę. Także Dawid wybrał taką klasyczną zieleń połączoną z beżem. Też kolory były różne. Wydaje mi się, że wyglądało to fajnie, troszeczkę inaczej. No, na pewno zwracało uwagę wielu ludzi na targach właśnie takim. Dawid zwracał na siebie tym strojem, które zaprezentował. Ale nie wejdzie to raczej do stałej kolekcji na przyszły rok. Nie, na pewno nie zaryzykuję, żeby uczyć 300 garniturów moro, bo byłby strach, żeby to sprzedać. Chociaż gdybyśmy bardzo chcieli, możemy. Mamy u nas też możliwość szycia agenturów na miarę, więc jakby ktoś bardzo mocno chciał, jest to możliwe, żeby takie agentury szyć, ale tylko w opcji szycia na miarę. To rzeczywiście było tam kilka osób w garniturach moro. Niektóre to były takie bardzo, bardzo kontrastowe te plamy na garniturze, więc rzucało się w oczy z kilometra. Czy to jest trend na przyszłość? Nie wiadomo. No moim zdaniem nie. Moim zdaniem to raczej jest taki margines, taka ciekawostka. Natomiast to, co jeszcze rzucało się w oczy i co na pewno się przyjmie, być może nawet w Polsce, chociaż w Polsce wszystko się przyjmuje z opóźnieniem 2-3 lat, ale to, co się rzucało w oczy, to były jasne pastelowe kolory. Garnitury w jasnych pastelowych kolorach przeważały. Moim zdaniem one są piękne, szczególnie w lecie prezentują się wspaniale. I w naszej kolekcji też będą, już są i będą jeszcze garnitury w takich jasnych, pastelowych kolorach. I co ciekawe, klienci się już przestali bać takich kolorów. Kiedyś w Polsce to było absolutnie nie do pomyślenia, żeby kupić na przykład beżowy, jasno-beżowy garnitur. Dziś to jest na porządku dziennym. I takich kolorów będzie więcej w przyszłości. Panie Andrzeju, właśnie jak będzie wyglądała przyszłoroczna kolekcja? Ma już pan już jakiś zamysł? To znaczy, powiem więcej. My wiemy, co będzie. My mamy już odczyte wzory. My mamy już pozamawiane tkaniny. Moda męska wyprzedza czas od momentu, gdy garnitur jest w sklepie, gdzieś około półtorej roku. Także widzimy kolekcję półtorej roku do przodu.
I produkcja tkanin na świecie dzisiaj, na przykład Vitale, to jest, jeśli się dzisiaj zamówi tkaninę, to można dopiero otrzymać ją w styczniu. Tkaniny w Indiach to jest około też 6 miesięcy dzisiaj, plus 2 miesiące transport, plus szycie, a więc potrzebujemy nawet roku czasu od momentu pomysłu do momentu, gdy dany garnitur znajduje się na sklepie. W naszym sklepie mamy około 200 modeli garniturów, więc staramy się, żeby każdy klient znalazł coś za siebie. Jest klasyka, są szarości, granaty, bardzo modne obecnie zielenie, w przyszłym roku będą garnitury bordowe, kratki, ale niestety już trochę spokojniejsze. Gdzieś ta moda po prostu tak wyhamowała, ta odważna, i raczej po pandemii trend uspokoił się w kierunku klasyki i rzeczy spokojnych. Mnie akurat bardzo to cieszy, bo ja lubię klasycznie ubranych, eleganckich mężczyzn. Myślę, że nasi internauci też będą bardzo zadowoleni, jeżeli będą mogli znaleźć fajne pastelowe kolory w tym sezonie u pana, panie Andrzeju, ponieważ ja uważam, że elegancki mężczyzna, tak zwany letni mężczyzna, to powinien być mężczyzna właśnie w jasnym garniturze. Bardzo się cieszę, że przyjęli panowie dzisiaj zaproszenie. Ta rozmowa niestety już musi dobiec końca, ponieważ kończy się nasz czas antenowy. Bardzo wam dziękuję, ale na zakończenie chciałabym się jeszcze dowiedzieć jednej rzeczy. Czy takiego dobrego stylu można się wyuczyć? Czy to się po prostu gdzieś tam, jak to się mówi, z mlekiem matki wynosi z domu, czy po prostu można się takiego dobrego stylu ubioru męskiego wyuczyć? Panie Janie. Zdecydowanie można się nauczyć. Ja to zawsze powtarzam. Podstawowy jeden warunek jest tylko, oczywiście, trzeba chcieć. To już jest połowa sukcesu. Następny krok w tym kierunku to jest zdobywanie wiedzy. No i w dzisiejszych czasach to też nie jest nic skomplikowanego. I kiedy ma się już chęci i wiedzę, no to można przystąpić do eksperymentowania. Nie od razu wszystko musi wyjść. Czasami się popełnia błędy, ale się człowiek uczy na tych błędach. I naprawdę można wypracować swój własny styl, który będzie specyficzny, który będzie pasował do danej osoby i która będzie czuła się w nim dobrze. I to jest tylko proces taki, który musi trochę potrwać. No, tego się nie da zrobić w ciągu miesiąca czy nawet roku, ale budowanie własnego stylu jest to jednocześnie fascynująca przygoda, więc wszystkich bym do tego zachęcał. Po prostu warto to zrobić. A pan, panie Andrzeju, jak pan sądzi z perspektywy przedsiębiorcy z wieloletnim stażem prowadzącym tak duży sklep? Czy klienci, którzy do pana przychodzą, bo oni się bardzo często powtarzają, czy oni są w stanie właśnie takiego stylu się wyuczyć? Czy pan już obserwuje, że stają się coraz bardziej modniejsi, sami potrafią dobrać sobie taki fajny, modny ubiór? Powiem tak, zanim pan Jan zajechał do nas do sklepu 5 lat temu, to sami szliśmy taką drogą jakiejś ekstrawagancji, dziwnych dodatków, jakichś dziwnych lamówek, obszyć, dziwnych kolorów butów. Po prostu myśleliśmy, że robimy dobrze, idziemy po prostu w takim kierunku, nie wiem, jakichś mega trendy, a tak naprawdę dzisiaj myślę, że szliśmy w takim trochę kiczewatym kierunku. Pan Jan nas szybko wyprostował. Pokazał nam, co jest modne, jak musi wyglądać garnitur, jak się powinno nosić. Zabrał nas do Florencji, bo byliśmy teraz już trzeci raz na targach. Po prostu nauczył nas innej mody, takiej mody właściwej. Dzisiaj widzimy, że to jest taka moda, która powinna być. A kiedyś myśleliśmy, że to jest inaczej. Więc my po prostu się tego nauczyliśmy i cały czas się uczymy. Pan Jan może tutaj nie dodał, że naszą kolekcję we Florencji tutaj zaprezentowało też dwóch czołowych influencerów światowych. Prezentowało naszą kolekcję. Był to Włoch i Francuz, którzy po prostu byli zdumieni, podobały im się te garnitury. Też troszeczkę może sceptycznie na początku przystąpili, ale potem chodzili, rozmawiali do siebie, że może są zdumieni po prostu, nie? Co za garnitury. Także można się nauczyć. My się uczymy. I ta ewolucja trwa i mam nadzieję, że pan Jan będzie nas dalej uczył. Podążać będziemy w dobrym kierunku.
Drodzy Państwo, ja się bardzo cieszę i mam nadzieję, że Państwo też, że w Polsce można się ubrać w dobrej jakości garnitur, wyglądać bardzo pięknie i elegancko i za w sumie niewielkie pieniądze, bo Panie Andrzeju, u Pana można kupić garnitury naprawdę w różnych przedziałach cenowych, czyli każdy znajdzie coś dla siebie. Drodzy Panowie, w ten Dzień Taty ja Wam życzę, żebyście byli bardzo eleganccy i żeby Wasze dzieci przyniosły Wam jakiś taki prezent modowy, być może będzie to muszka, może jakaś apaszka, może cokolwiek, co urozmaici Was, Wasz elegancki strój na co dzień. Bardzo dziękuję Panowie jeszcze raz za dzisiejszą rozmowę. No i mam nadzieję do zobaczenia za jakiś czas. Dziękuję serdecznie, miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. Polecamy również zobaczyć poprzedni odcinek Co Słychać oraz Postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału. A jeśli podoba Ci się nasza praca, to możesz nas wesprzeć stawiając nam kawę. Wystarczy kliknąć w trzy kubeczki.